A teraz zrobimy coś innego. Zobaczcie, dodam nowy slajd. Usuniemy naszego kapitana i pomniejszę trochę stateczek, żebyśmy mogli zaraz porównać ruch. Zobaczcie. Spróbujemy zrobić ścieżkę, która będzie bardziej krzywa, czyli niech będzie na przykład curve. Zaznaczmy, że chcemy stąd. Nieco ją powyginamy. Teraz jak kliknę Escape, to wyjdę z opcji edycji i teraz zwiększę sobie tylko czas trwania. Dajmy 4 sekundki i zobaczmy, jak to w tej chwili wygląda. Tak? Widzimy, że ten statek jest jakby przyklejony. Mogę nieco nawet jeszcze bardziej wydłużyć i zmienię prędkość na żadną, na przyspieszenie właściwie, żebyśmy lepiej zobaczyli, jak on się porusza. I zobaczcie, że to jest jak taka naklejka. On rusza się, w ogóle nie zmienia, nie wygląda to zbyt rzeczywiście, ponieważ dziób statku cały czas zorientowany jest w prawo. Może trochę realniej to wyglądać po wejściu w Path Options i Orient Shape to Path. I zobaczcie, co się teraz stało. No, tak właśnie działa storyline, że czasami nie wyglądało to zbyt rzeczywiście i minus, olbrzymi minus storyline jest taki, że nie możecie ustawić, tak powiem, dziobu, jak ten statek ma się zachować. On teoretycznie podąża, jakby zmienia swój kąt natarcia w zależności od tego, jak zmienia się nasza droga, ale wy nie możecie tego edytować. Więc niestety to jest metoda, jeżeli chcielibyście zrobić coś takiego, że ten statek płynie i trochę tak go buja na falach, ale nie podoba wam się opcja edytowania samego ruchu, jak ten statek się zachowuje, to jest, zostaje wam tak naprawdę jedynie metoda prób i błędów i powtarzania tej ścieżki, może nieco bardziej wygładzenia, może gdzieś wygięcia trochę bardziej. Nie jesteśmy w stanie edytować tego. Więc najbezpieczniej, jeżeli nie potrzebujecie albo nie zależy wam bardzo na tym ruchu, aby dziób podążał za ścieżką, najlepiej tą opcję odznaczyć. No, mimo wszystko, zobaczcie, nie wygląda to super naturalnie. O, bo nam się zaznaczyło. Nie wygląda to może super naturalnie, ale wygląda to dużo lepiej niż takie nienaturalne bujanie się, a czasami storyline potrafi to wygiąć i tak jeszcze bardziej. Także z opcji takiej edycji tutaj to by było na tyle, ale jeszcze jedna ważna rzecz, o której się często zapomina, a która jest bardzo pomocna. Zobaczcie, że po dodaniu jakiegoś motion path dodał nam się trigger. O triggerach jeszcze zaraz powiemy sobie więcej, ale ważne jest mieć już w głowie, że każdy motion path będzie miał swój trigger tutaj w sekcji triggerów. I zobaczcie, że on zawsze będzie wyglądał tak samo, czyli że mamy ruszyć naszym jakimś obiektem, u nas się nazywa picture free, wzdłuż i nazwa tej ścieżki. Możemy ją dowolnie zmienić, możemy po prostu, najczęściej się tego nie zmienia, bo tych ścieżek jakoś szalenie dużo nie ma, ale jakbym zmieniła nazwę na jeden albo dała ścieżka jeden, to byłoby wzdłuż ścieżki jeden. I teraz tu jest ważna rzecz. Kiedy timeline zacznie się na tym naszym obiekcie? On zaczyna się od samego początku, ale może być sytuacja taka, że coś jest na tym slajdzie i ja chciałabym, żeby to nie zaczynało się od razu. No oczywiście mogę przesunąć dowolnie nasz obrazek na timeline'ie, ale mimo wszystko wolałabym, żeby ten obrazek był widoczny od samego początku, ale nie ruszał się na samym początku. To wystarczy,
że dwa razy kliknę tutaj i niekiedy timeline zacznie się na tym obrazku, tylko na przykład kiedy timeline osiągnie, no i dajmy sobie 2 sekundy. Tak? 2 sekundy. I zobaczcie, co teraz się stało. Na razie nam tu zniknęło, ale patrzcie. I jest 2 sekunda i się ruszyło. Także mamy to, a mimo wszystko przecież jest widoczny, statek jest widoczny od pierwszej czy od zerowej sekundy, ale rusza się dopiero od drugiej. Także pamiętajcie, że śmiało możecie zmienić triggery tutaj.